trzy będziemy parą. Taki jest temat mojego dzisiejszego czytania z kart Tarota. Tak, zadajmy to pytanie właśnie kartom, czy wasza relacja, być może no, z kryzysami, z kłótniami, z różnymi po prostu no, burzliwymi momentami, czy przyniesie właśnie jakąś dobrą przyszłość, czy rozwinie się w dobrym kierunku, czy będziecie parą. Niezależnie, czy macie teraz kontakt, czy nie macie, czy wątpicie, czy macie ciche dni, czy po prostu, no nie wiem, jesteście w kłótni, trzasnęliście drzwiami, zablokowaliście go. Wszystkie energie mogą się jeszcze zmienić, prawda? Dzisiaj poprzez środki masowego przekazu, znaczy te socjalne netzwerki, no, możliwość szybkiej komunikacji poprzez WhatsApp, Messenger, nie wiem, Instagram, Twitter, Facebook, SMS, szybki jakiś tam telefon, tak? Czyli, znaczy mówię, szybki calling, czyli szybko można zadzwonić przez telefon, nawet z kamerką. Mogą się energie bardzo szybko zmienić, tak? Można szybko praktycznie wyjaśnić dzisiaj problemy, wysłać jednego smajlika, już po prostu komunikacja może się zacząć, energie się szybko zmieniają. Także ta karta właśnie, te karty właśnie powiedzą dzisiaj, czy będziecie parą, bo nawet jak, nie wiem, messengerujecie, whatsappujecie, Google, nie wiem, podglądacie się w tych socjalnych netzwerkach, nie znaczy jeszcze, że rozwinie się poprzez to jakaś stała relacja, prawda? Także właśnie ciekawa jestem, co powiedzą na ten temat karty, czy będziecie parą. Dobrze, zanim odsłonię karty, dzisiaj mam 8 kart Tarota. Proszę oczywiście o subskrypcję mojego kanału, komentarze. Bardzo mnie ciekawi, czy właśnie te wróżby rezonują. To też mnie inspiruje do dalszych nagrywań moich filmików, więc proszę zawsze pisać mi od razu, tak, zgadza się z moją sytuacją, tak, właśnie mamy kryzys, ale liczę na stałą relację jeszcze, chcę być z nim parą. Po prostu bardzo mnie interesują Państwa osobiste historie i komentarze, więc bardzo zapraszam też do komentowania, oczywiście do lajkowania, do propozycji tematów Państwa, do abonamentu mojego kanału, byśmy byli stałą grupą tutaj. Ja rozwijam ten kanał już 5 tygodni, w tej chwili mam 1200 abonamentów, subskrybentów, czyli 1200 subskrybentów przez 5 tygodni aktywnego tutaj działania, no to myślę, że jest to dobry rozwój i postanowię być może jutro lub w następnym tygodniu zrobić taki live filmik, także wystąpię live i będziecie mogli zadawać pytania live, taką godzinną, czy no zobaczę po prostu jak moje siły, ale ogłoszę to Wam, kiedy to będzie, ale z okazji właśnie 1200 subskrybentów, no taka po prostu wymiana energii, prawda? Czyli cieszę się, że tak się szybko mój kanał rozwija, chcę właśnie live zrobić takie krótkie, no, krótki występ, ale no, nie to, żeby się pokazać live, bo nie chodzi mi o tym, tylko myśmy wymienili tak live swoje energie. Myślę, że to też jest taka pewna forma właśnie, no nie wiem, jakiejś interakcji, prawda, z Państwem. Także ogłoszę to, kiedy to będzie, być może nawet jutro, jeśli energie będą dobre. Muszę też zawsze patrzeć, jakie mam energie do kart. Także zapraszam, proszę subskrybować, proszę komentować, to jest bardzo ważne dla rozwoju kanału. Dziękuję z góry i zaczynamy, kochani. Już zapalam światło, byście widzieli moje karty, wiem, że jest to ważne, chcecie patrzeć na karty. Ok. Czy będziecie parą? Na dnie karty, moi kochani, już widzę jakiś temat tutaj, jaki mamy, czy macie, tak? Czy niezależności, czy to jest kobieta, czy mężczyzna pytająca. Ja mówię po prostu osoba pytająca, więc płci są w tym momencie nieistotne.
Tak, jesteś kobietą, która pyta, jesteś mężczyzną, który pyta, pytasz o kobietę, pytasz o mężczyznę. To jest nieważne. W każdym razie ja mówię zawsze osoba pytająca. Osoba pytająca ma tutaj właśnie ból serca, rozczarowanie, rozstanie, czy tęsknotę, no po prostu no jakiś dramat, tak? Widzę, że trzy miecze przecięły Wam serce, ból serca, zranienie, konflikt, rozczarowanie. No, prosicie o pomoc wręcz, jesteście no bardzo tutaj smutni. Także na pewno coś się u Was w związku negatywnego stało, jakieś turbulencje, jakieś, no nie wiem, po prostu kryzysy tutaj, prawda? Macie rozdarte serce, prosicie o pomoc, krew leje się z serca, ból. No niesamowity jakby tutaj ból właśnie Waszego serca, emocjonalny, prawda? Także też próbujecie, bo to są trzy miecze, więc próbujecie na poziomie mentalnym jakby przemyśleć te wszystkie sprawy, jak polepszyć właśnie tą relację, co zrobić, by było lepiej, co zrobić, byście byli właśnie parą. Czyli no, emocjonalnie jesteście na pewno bardzo zranieni. Próbujecie na poziomie mentalnym rozstrzygnąć te Wasze problemy. Także jest na pewno jakiś konflikt, jakiś problem, jakiś tutaj no, ból powiedzmy, tak? Ból serca. Także ta karta już pokazała mi temat, jaki, co się u Was dzieje, prawda? Karta numer 1. Jak Wy, osoby pytające, postrzegacie Waszego partnera na dzień dzisiejszy? Postrzegacie go jako króla kielichów, czyli osobę bardzo emocjonalną, uczuciową. Król kielichów to oczywiście emocje, duża intuicja, też radość, karta bardzo emocjonalna. Także król kielichów jest to osoba właśnie bardzo zrównoważona, opanowana, tak postrzegacie Waszego partnera, która kontroluje swoje emocje, jest stabilny uczuciowo, ma inteligencję emocjonalną rozwiniętą, którą się umie w życiu kierować. Właśnie dla niego emocje są bardzo ważne, jest wsłuchany w głos swojego serca. Dla niego właśnie te uczucia, emocje są ważne. Zobaczcie, jak medytuje, siedzi, wchodzi w głęb swojego serca, myśli właśnie, co jest dla niego ważne uczuciowo. Na pewno walczy o swoje emocje ta osoba. Niemniej jednak jest opanowana, spokojna. Widzicie, w jakiej spokojnej pozycji tutaj siedzi, myśli, głęboko właśnie wchodzi w głos swojego serca, więc tak postrzegacie własnego właśnie partnera czy partnerkę, czyli osobę, o którą pytacie, w której jesteście zakochani. Osoba bardzo, bardzo uczuciowa. Karta numer 2. Jak partner, partnerka, w której jesteście zakochani, postrzega Was? Wow, kochankowie, kochani. Osoba, o którą pytacie, postrzega Was jako właśnie wspaniałą partnerkę, partnera, którą na pewno widzi tutaj jako potencjalną osobę dla relacji, prawda? Czyli czuje właśnie ta osoba, o którą pytacie, że jesteście na pewno dobrą partią tutaj na wspaniałą parę, wspaniałą relację. Kochankowie mówią również o no, głębokich uczuciach, miłości, cielesności, romansie, o pięknych tutaj momentach miłosnych, więc jesteście na pewno w oczach tej osoby, którą pytacie, właściwym partnerem, partnerką, właściwą osobą do właśnie takiego pięknego romansu, pięknej miłości. No jesteście, będziecie myśleć o tym, że jesteście piękną parą właśnie. Marzy o tym, byście byli z nim w parze, w związku, w relacji miłosnej, prawda? Bo kochankowie, więc niezależnie o jakiej parze, jakiej relacji myślicie z tą osobą, właśnie w której jesteście zakochane, czy jakiś związek na stałe, czy przyjaźń plus, czy romans, na pewno ta osoba postrzega Was jak odpowiednią partię do tego.
No cudowna karta, także postrzega Was bardzo tutaj osoba, o którą pytacie romantycznie, uczuciowo, miłośnie, pięknie, intymnie również, z pożądaniem. Karta numer 3. Wasze, czyli osób pytających, oczekiwania wobec Waszego partnera, partnerki. Czyli oczekiwania osoby pytającej w stosunku do osoby, w której jesteście zakochane. Trójka kielichów. Trójka kielichów mówi o tym, że oczekujecie od partnera, by był radosny, by no, dzielił z Wami radość życia, świętował z Wami, przyjemnie spędzał z Wami czas, nie wiem, wychodził gdzieś z Wami, być może nie miał właśnie Was jako partnerki, partnera w tajemnicy, tylko pokazał Was światu, ogłosił jakby publicznie właśnie ten związek z Wami, by nie ukrywał tego związku przed światem. Także pragniecie, by był wierny, lojalny, ponieważ no, karta trójki kielichów być może też mówi o jakiejś zdradzie, jakimś, nie wiem, trójkowej konstelacji. Więc chciałybyście na pewno, by się zdecydował na Was i by był Wam wierny, by Was już więcej nie zdradzał, nie ukrywał tego związku, ale również by dzielił z Wami tą radość, ponieważ jest to karta radości, świętowania, przyjemności, community, czyli wyjścia do ludzi, czyli jakby właśnie, żeby obwieścił być może Wasz związek publicznie, by wychodził z Wami na jakieś tam świętowania, party, do restauracji, do jakichś miejsc publicznych, prawda? Byście no, byli parą właśnie też publicznie, byście nie byli parą już tak jakby właśnie w takim, nie wiem, owianą tajemnicą lub w sekrecie, to Wam już nie odpowiada. Chcecie, by ten związek Wasz, ta właśnie był tak, żebyście byli parą już oficjalnie. No i żeby Wam właśnie był wierny. Jeśli macie jakieś trójkowe relacje, to chcielibyście na pewno, by partner zdecydował się dla Was, czyli żebyście Wy byli tą stałą właśnie partią tutaj dla partnera i żeby nie było już właśnie tej trójki. Także tak właśnie Wy postrzegacie, takie macie oczekiwanie, przepraszam, takie macie oczekiwania wobec Waszego partnera, o którego teraz pytacie. Oczekiwania partnera wobec Was. Ósemka mieczy. Ósemka mieczy to właśnie karta pułapki mentalnej. Jesteście jakby, widzicie, związane, bez ruchu, pasywne. Wierzycie w coś, że coś musicie i po prostu jakby zamknęłyście się we własnym świecie, we własnej klatce. Chciałby partner, ponieważ jest to karta mówiąca o oczekiwaniu partnera wobec Was, także chciałby partner, byście wyszły z tej klatki mentalnej, byście też były być może otwarte, bardziej ekstrowertyczne, bardziej właśnie bez jakichś negatywnych myśli, negatywnych tutaj energii, bez pasywności, bez takiego, nie wiem, jakbyście były związane w jakiejś sytuacji, prawda? Chciałby, byście otworzyły się na tą relację, na niego, być może byście też zrobiły jakiś krok, byście nie były tylko właśnie w tej tutaj pozycji pasywnej, tak, leżącej, nic nie robiącej, tylko też byście, być może oczekuje partner od Was jakiejś, no nie wiem, jakiegoś ruchu, jakiegoś kroku, jakiegoś tutaj jakiejś inicjatywy, tak? Byście Wy również wyszły z tego związania, tak? Tutaj z jakichś Waszych tutaj wierzeń, nie wiem, jakichś takich sztywnych ram, tak? Byście otworzyły oczy, otworzyły uszy, otworzyły się na emocje,
nie odganiały tych emocji, nie zaprzeczały tym emocjom, które macie właśnie do niego, do osoby właśnie, w której jesteście zakochani, zakochane, i byście otworzyły się kompletnie na te właśnie relacje, na to byście spróbowali jeszcze raz. Także to oczekuje od Was partner. Wyjdźcie z tych swoich jakichś takich wierzeń, czy nie wiem, no, wszystkich jakichś blokad, bo tutaj też jest karta blokady przede wszystkim. Wyjdźcie z tych blokad, z tych negatywnych takich wierzeń, wibracji. Otwórzcie się, wierzcie pozytywnie, myślcie o tym, że to się udać może. Dajcie szansę. Przede wszystkim wstańcie, nie patrzcie się na siebie tylko w lustrze, nie bądźcie jakieś takie spętane, tylko otwórzcie się i spróbujcie po prostu z pozytywną energią, z otwartością jeszcze raz być może spróbować. Karta numer 5. Co Was łączy razem? Rycerz kielichów. Rycerz kielichów. Także łączy Was to, że chcecie walczyć o ten związek. Że chcecie dać jeszcze jedną szansę być może właśnie sobie nawzajem. Łączy Was to, że macie inteligencję taką właśnie w sobie, że chcecie oboje być zaangażowani. Być może nawet jeśli Ty jesteś jakaś tutaj pasywna, zablokowana, ale tak naprawdę mentalnie chciałabyś się zaangażować. Masz bogatą wyobraźnię również, wyobrażasz sobie, masz jakieś, snujesz plany na przyszłość. Chciałabyś, żebyście byli właśnie parą, by się udało. Chciałabyś działać. Rycerz kielichów działa, walczy o ten związek. Jest emocjonalny, walczy o emocje, o uczucia. Tak? Właśnie tutaj już jest gotowy do galopu, do walki, właśnie do jakiejś akcji. Także to powinno Was połączyć. Obustronne zaangażowanie, obustronna akcja, obustronne jakby wyjście z tej pasywności i obustronne działanie dla dobra właśnie tej relacji. Obustronne zaangażowanie uczuciowe, emocjonalne. Obustronne kreowanie tego związku w ten sposób, byście właśnie byli parą. Także to Was łączy, chcielibyście działać, wierzycie w te emocje, chcielibyście zawalczyć o emocje i uczucia, które macie obustronnie. Teraz karta numer 6 mówi, co Was dzieli. Król Pentakli, czyli widocznie macie różną sytuację finansową, różną sytuację zawodową, różne statuty społeczne. Być może jeden ma bardzo dobry zawód, nie wiem, jest wykształcony, ma pewną pracę, dobre zarobki. Inny być może ma jakieś tam średnie dochody lub jakąś tam, nie wiem, niestałą pracę, stracił pracę, nie ma pieniędzy, jakieś ma długi, być może też kredyty, zobowiązania wobec swoich może jakichś byłych partnerów czy dzieci. Także dzieli Was również być może podejście do finansów, podejście do budowania relacji. Jeden być może jest bardziej stabilny, kroczy rezolutnie po ziemi, widzi wszystko bardzo realnie, chce zbudować bardzo długotrwały, solidny związek. Inny być może jest lekko duchem, nie umie właśnie zaplanować ani stabilnego związku długotrwałego, ani finansów, ani nie umie po prostu no, utrzymać jakiejś pracy stabilnie, ponieważ no, król monet mówi na pewno o przedsiębiorczości, sukcesie w każdym aspekcie, nie tylko finansowym, zawodowym, ale również właśnie w budowaniu długotrwałego związku. Mówi o ugruntowaniu, o odpowiedzialności, tak? O posiadaniu właśnie różnych dóbr, dóbr nie tylko finansowych, ale również dóbr duchowych,
intelektualnych, więc tutaj dzieli Was to właśnie. Jesteście zróżnicowani w tych tutaj aspektach i jakby nie macie tutaj wspólnej jakiejś właśnie, jak to się mówi, nie macie wspólnych właśnie tutaj być może jakichś pryncypiów lub wspólnych właśnie tutaj no, pasji czy aspektów właśnie tu finansowych czy zawodowych. Być może nawet jest to powodem frustracji w związku i kłótni, być może jakichś zwątpień, tak? Ponieważ są tak różne tutaj no, sposoby podejścia do związku i być może jedna osoba daje więcej, jeśli chodzi o finanse. Być może no, jest wątpicie właśnie tutaj, czy partner, partnerka umie zbudować długotrwałą relację, czy umie, nie wiem, dać Wam stabilność, tak? Czy umie utrzymać jedną pracę, czy znaleźć pracę, czy... No są różne tu aspekty tej karty, więc na pewno różnią Was jakieś tutaj dobra, czy materialne, czy zawodowe, czy właśnie podejście do budowania relacji. Karta numer 7. Przyszłość Waszego związku. Jak rozwinie się ten związek? Karta Wielkich Arkan, karta Cesarzowej. Karta Cesarzowej mówi o pozytywnym rozwoju związku, o solidnym, dobrym rozwoju związku, być może nawet ślubie, być może nawet dzieciach, zajściu w ciążę, pragnieniu być rodziną, być matką, ojcem, pragnieniem rozwoju tego związku właśnie w pozytywnym kierunku, pragnienie bycia parą, bycia razem. Na pewno Cesarzowa jest dobrą matką, kochanką, dobrą partnerką. Czego się nie dotknie, to rozkwita właśnie bujnie, pięknie. Ta karta mówi o być może powrocie, o próbie zbudowania właśnie jeszcze raz pozytywnej relacji, stałej. Także jest to na pewno pozytywna karta w tej pozycji, która ona tu wyszła. Czyli w normalnej pozycji mówi Cesarzowa o dobrym rozwoju, o zadbaniu o ten związek, zadbaniu o tą relację, o tym pragnieniu właśnie bycia parą, rozwoju tego związku w dobrym kierunku. Także na pewno jest to bardzo pozytywny zwiastun, ta karta na przyszłość. Niezależnie jakie właśnie macie teraz tutaj wielkie problemy, prawda, i ból serca. Karta Cesarzowej przynosi tutaj taką krztynę pozytywnej właśnie nadziei, że będziecie właśnie parą. Karta numer 8. Odpowiedź na pytanie. Czy będziecie parą? Karta Trójki Pentakli. Kochani, karta Trójki Pentakli mówi, że tak. Przy sumiennej pracy, przy dobrej właśnie pracy, przy dobrej rezolutności, pracowitości, sumienności, będziecie parą. Właśnie trzeba zapracować sobie na to, by właśnie partner Was podziwiał lub Wy partnera, czyli obopólna praca nad tym związkiem, by być parą stabilną na przyszłość. Jeśli zapracujecie, będziecie stąpać oboje właśnie twardo na ziemi, jeśli oboje będziecie dawać właśnie bardzo sumienną pracę nad tym związkiem, nad tą relacją, to na pewno będzie tutaj uznanie obopólne, podziw dla Waszej obopólnej pracy nad związkiem, nad tą relacją. Właśnie ta realizacja następnego kroku, następnej próby i nagrodą będzie właśnie to, że uda Wam się wtedy być parą.
ta karta właśnie trójki pentakli mówi o podziwie, tak? Czyli właśnie dobrym rezultacie za ciężką pracę, za sumienną, dobrą pracę. Pracę w zespole, czyli razem. Nie tylko jedna osoba pracuje nad związkiem, a druga tylko jakoś tam coś, nie wiem, udaje, gada, tak? Nie, nie, nie. Obopólna praca, tu jest praca zespołowa, widzicie? Praca w zespole, czyli dobra praca w team. Także razem, obopólnie musicie harmonijnie pracować wspólnie właśnie nad tym sukcesem, dobrym rezultatem, by się udało, byście byli parą. I jeśli obopólnie właśnie będziecie tutaj dawać z siebie wszystko, co najlepsze, pracować właśnie tutaj pilnie nad swoją właśnie relacją, by nie powtórzyły się stare jakieś tutaj błędy, tak, to na pewno będzie tutaj sukces, uznanie, podziw dla waszej wspólnej pracy nad tą relacją i będziecie właśnie parą, będzie sukces. Także bardzo pozytywne karty, bardzo pozytywny rozwój. Zobaczmy jeszcze, kochani, wyciągnę wam jeszcze tutaj oczywiście, ponieważ chodzi o relacje. Na moim kanale najczęściej chodzi tutaj o pracę nad związkiem. Jest to też orakel miłości u Loeli, tak? Mój kanał sam o tym mówi, więc wyciągnę wam jeszcze kartę miłosną. Czy będziecie parą? 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 Abwarten. Überstürze nichts. Lasst die Dinge ihren Lauf nehmen. Czyli odczekać. Kochani, no zobaczcie, jak tutaj to magnetyzuje znów. Odczekać. Nic nie rób na siłę. Na mus, tak? Nie rób jakiejś presji. Zostaw tym rzeczom się własnym tempem rozwinąć. Czyli odczekaj. Pozostaw właśnie na rozwój, na odpowiedni rozwój tych spraw czas. Daj czas temu, by to poszło właśnie samo tutaj w dobrym kierunku. Nie naciskaj, nie rób jakiejś presji, bo możesz właśnie to energetycznie też zepsuć przez taki nacisk, czy presję, czy no nie wiem, jakieś tutaj znowu żądania, tak, za duże. Odczekaj. Taka jest rada tutaj oraklu miłosnego. Bardzo pięknie, no, pasuje absolutnie do tego czytania. Wiem, że chcesz być parą, wiem, że chcesz już by się udało, ale nie naciskaj, bo może coś zepsujesz właśnie tym naciskiem. Wystraszysz partnera, wystraszysz po prostu, no jego to jakby przytłamsi znów. Zobaczmy jeszcze karty anielskie na koniec. Piękne karty anielskie, magiczne przesłanie od wróżek. Co poradzą właśnie karty anielskie do tego czytania? Czy będziecie parą? 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 Asertywność. Broń swoich przekonań i mów tak jedynie wtedy, gdy tego naprawdę chcesz. Asertywność. Także zostańcie asertywne, powiedzcie, co potrzebujecie, by się właśnie ta nowa próba tutaj, powrót, jeszcze raz, zaczęcie wszystkiego od nowa po tym bólu serca, tak, które macie. Powiedzcie partnerowi otwarcie, co potrzebujecie, czym was zranił, by tego już nie robił.
Zostańcie asertywne. Nie róbcie niczego za wszelką cenę. Także powiedzcie otwarcie i no po prostu pewnie siebie, co potrzebujecie, by nie popełniać tych starych błędów, które teraz zaszły. I by partner właśnie Was już więcej nie ranił w ten sposób. Bądźcie asertywni, powiedzcie tylko tak, gdy naprawdę tego chcecie. Także taka jest tutaj rada od aniołów, kochani. Dziękuję ślicznie. Życzę Wam oczywiście, byście byli parą z osobą, którą kochacie. Byście do siebie wrócili, byście sobie wybaczyli. Życzę Wam wszystkiego najlepszego, kochani. I by wszystkie Wasze marzenia się spełniły, tak jak sobie tego życzycie. Dziękuję serdecznie za odwiedziny na moim kanale. Proszę o częste lub regularne odwiedziny. Proszę o lajki, komentarze, czy to czytanie właśnie z Wami zarezonowało. Proszę o abonament mojego kanału. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego, pięknego weekendu. Do usłyszenia już wkrótce.